to wydaje się na pierwszy rzut oka łatwa inwestycja, postawić taką dużą kopułę, bryłę szklaną, a tak naprawdę wypełnić ją życiem, to już jest naprawdę wyzwanie. Gratuluję tutaj władzom Sosnowca odwagi w realizacji tak trudnych projektów, bo to jest bardzo ważne, żeby mówić o klimacie, o bioróżnorodności, o edukacji ekologicznej, a myślę, że to jest fantastyczne miejsce, żeby tą edukację ekologiczną wdrażać w życie. Dzisiaj już wiemy, że 2 grudnia będziemy mogli otworzyć bramy tego pięknego obiektu Sosnowieckiego Egzotarium, Parku Bioróżnorodności. Tutaj mamy 3 strefy geograficzne, które możemy zwiedzać na poszczególnych poziomach, ale ja zawsze to podkreślam, mamy też tą przyrodę rodzimą, przyrodę związaną z historią Zagłębia, jak to kiedyś tak naprawdę wyglądało.